Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie, jak się można domyślić, w filmie makijażowym. Taki mam pomysł na taką nową jakąś miniserię filmów, tylko pod warunkiem, że mi starczy do tego cierpliwości i że będziecie chcieli to oglądać. Żeby zbytnio nie przedłużać, najpierw zacznę się malować i w tym czasie będę do Was mówić. To znaczy makijaż będzie tylko oka, no bo cała reszta już jest praktycznie zrobiona. I do dzisiejszego makijażu będę wykorzystywać te dwie palety. To jest Certify The Eternity i to nawias Juvia's Place The Violets. Gdybyście chcieli makijaż odwzorować, a szukalibyście odpowiedników tych palet, to moim zdaniem dobrym, aczkolwiek spokojniejszym odpowiednikiem tej palety z Certify jest ta paleta z Beauty Glazed, o której mówiłam kilkakrotnie. Rock Metal. Moim zdaniem to są takie tutaj dosyć podobne kolory, troszeczkę w takie róże. Chodzi o to, żeby to były jakieś tam róże, czy jakieś takie, no po prostu róże, czy róże, czy róże. A z kolei odpowiednikiem tej palety z Juvia's Place The Violets na pewno będzie jedna z tych najnowszych palet od Hani, Fiolety. Także chcę po prostu dzisiaj w dzisiejszym makijażu zrobić takie połączenie różu z takim chłodnym, śliwkowym fioletem. Także tyle tytułem wstępu. Ja się zacznę malować. W ogóle sobie wczoraj wyprałam wszystkie pędzle. Tak a propos, to jest cała moja kolekcja pędzli, zarówno tych do twarzy i do oczu. Ja oczywiście mam jakieś tam inne odłożone w pudełku, których nie używam i nie wiem, co z nimi zrobić. Takie, z których tam kupiłam, czy na AliExpress, czy coś, nie byłam zadowolona. Natomiast tyle mam pędzli w takim codziennym użyciu, zarówno do twarzy i do oczu. Nie wiem, dajcie znać, czy to jest dużo, czy mało. Jak na youtuberkę przystało, to wydaje mi się, że to jest bardzo mało pędzli. Natomiast do mojego codziennego użytku i do filmowego użytku taka kolekcja w zupełności wystarczy. Mam te swoje ulubione pędzle i zresztą bardzo rzadko kupuję pędzle. Dobra, mniejsza z tym. Ja zacznę się malować i będę po prostu do Was opowiadać. Słuchajcie, nie wiem, czy macie podobnie, teraz, ponieważ wyprałam te wszystkie pędzle, w innej kolejności je poukładałam, żeby te wszystkich szukać. Nie wiem, czy też tak macie ostatnio, że jak włączacie YouTube i chcecie sobie tam pooglądać, czy to o pielęgnacji, czy o makijażu, i jeżeli ktokolwiek zaczyna mówić o wiadomym temacie, to nie wiem, ja od razu taki film wyłączam i przewijam. Jeżeli macie tak samo, to proszę, dajcie mi szansę, bo obiecuję, że nie będę długo o tym rozprawiać, tylko po prostu gwoli wstępu, no bo muszę się jakoś po prostu do tego odnieść, bo to ma poniekąd wpływ na moje filmy na YouTube. Chodzi mi o to, że ja traktuję YouTube jako taką odskocznię i taką oazę spokoju. I po prostu, kiedy ja jestem bombardowana z każdej jednej strony fatalistycznymi po prostu informacjami, ja chcę włączyć tego YouTube'a i poczuć się chociaż przez chwilę normalnie i nie myśleć po prostu o tym. Nie potrzebuję znać każdej jednej YouTuberki zdania na temat zaistniałej sytuacji. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po prostu każdy z nas przeżywa to w inny sposób, każdego z nas problem dotyczy i nie wiem, dla mnie YouTube to jest po prostu taka odskocznia i ja chcę się tutaj, ja jestem tutaj po to, żeby się odstresować i nie wiem, żeby po prostu przez chwilę nie myśleć o niczym. Natomiast sprawa wygląda u mnie w ten sposób, że straciłam pracę. Przedwczoraj był mój ostatni dzień w pracy. Zostałam zwolniona. No tak, zostałam zwolniona na zasadzie, znaczy dostanę odprawę, tak, bo pracowałam w tej firmie 12 lat, więc jest to dla mnie naprawdę taki szok, bo to jest bardzo duża część mojego życia i nigdy jeszcze wcześniej nie pracowałam tak długo w jednym miejscu, także jak po 12 latach się odchodzi z pracy w taki czy innym, nie wiem, sposób, to zawsze boli, a ponieważ to się dzieje jeszcze w taki właśnie sposób, to tym gorzej. No, mówiłam Wam wielokrotnie, że pracowałam na lotnisku, no więc wiadomo, że nie wszystkie firmy na lotnisku przetrwają. No i stało się to praktycznie z dnia na dzień, bo raz byłam w pracy i niby wszystko było w porządku, po tam kilku dniach offa poszłam do pracy, no i się okazało, że to jest mój ostatni dzień w pracy. Także wszystko, sytuacja się, wiadomo, zawsze zmienia praktycznie z godziny na godzinę.
W związku z tym, że oczywiście, że będę szukać nowej pracy i tak dalej, ale na razie sytuacja jest jaka jest i po prostu raczej marne szanse na to, że coś tam w jakimś szybkim czasie znajdę. Chciałam nakręcać więcej filmów, bo nieraz Wam mówiłam o tym, że dla mnie, szczególnie jeśli chodzi mi o makijaż, dla mnie makijaż to jest taka forma pewnego rodzaju psychoterapii. Mi to sprawia po prostu przyjemność, a szczególnie właśnie takie kolorowe makijaże. Dla mnie to jest odstresowujące i ja to lubię robić, lubię też to oglądać. I jeżeli są wśród Was osoby, które również, jeśli nawet same się nie malują, to może lubią oglądać po prostu, jak się ktoś maluje i jest to dla Was takie odstresowujące, to już też kiedyś Wam też o tym mówiłam, że taki właśnie jest cel tych filmów. Skoro jestem teraz w domu i mam więcej czasu, to pomyślałam sobie, że takich filmów będę nagrywać więcej. Filmów po prostu z makijażami. Niekoniecznie to będą filmy, które będą pokazywały jakieś tam nowości, jakieś tam recenzje i tak dalej. Raczej to będą filmy, gdzie ja się będę po prostu malować, będę robić jakieś kolorowe makijaże, będę Wam pokazywać, jak w ciekawy sposób łączyć kolory, łączyć palety, nie wiem, jakiś tam zawsze temat przewodni danego makijażu wymyślę. Dzisiaj jest to tematem przewodnim jest połączenie właśnie takich dwóch palet. I po prostu robię to na zasadzie odstresowywania się, dlatego że dla mnie, jeżeli wszystko się wali i pali dookoła, to dla mnie najlepszym sposobem, żeby od tego uciec, jest po prostu skupić całą swoją uwagę na poprawnym blendowaniu cieni. Dla mnie to jest po prostu, tak jak mówię, takiego swojego rodzaju terapia i odskocznia. I być może wśród Was też znajdują się osoby, które podobnie taki makijaż traktują, czy też oglądanie w ogóle samego takiego makijażu. Także dajcie mi znać, czy to jest dobry pomysł. Ja natomiast mogę Wam obiecać, że tych filmów będzie więcej, natomiast nie mogę obiecać, że one będą codziennie, bo nie wiem, czy starczy mi też cierpliwości i chęci do tego po prostu. Natomiast na pewno będzie ich więcej. Na pewno będą to filmy, które będą na kanale jakby takimi filmami dodatkowymi, bo te normalne moje filmy, które są dwa razy w tygodniu, one powinny iść tym samym trybem i powinnam mieć wystarczająco dużo materiału, żeby takie filmy dwa razy w tygodniu wrzucać. Wiecie co? Mokry jest ten pędzel. Nie wysechł. Także muszę coś tu innego wymyśleć. Natomiast chcę Wam obiecać, że ja w tych filmach nie będę w ogóle poruszać drażliwych tematów, to znaczy tematów obecnej sytuacji światowej, dlatego że nie chcę po prostu dokładać oliwy do ognia i chcę, żebyście mieli taką pewność, że jeżeli macie po prostu przesyt tego wszystkiego i chcecie odrobinę normalności, to możecie zajrzeć na mój kanał i tutaj żadnej dramy nie będzie na temat zaistniałej sytuacji i nie będzie w ogóle żadnych na ten temat komentarzy, chyba że będziecie chcieli konkretnie, żebym się w kwestii wypowiadała, wtedy nagram jakiś oddzielny odcinek, gdzie to będzie w tytule i żeby każdy wiedział, żeby nie trafił na bombę, tylko każdy wiedział, na co klika. A tak to może będę rozmawiać tylko i wyłącznie o makijażu, może będę poruszać jakieś inne tematy, mnie nurtujące, ale niekoniecznie związane z tą sytuacją. Po prostu chcę, żeby to była i dla mnie, i dla Was pewnego rodzaju odskocznia. Nie wiem, dajcie znać, czy dobrym torem myślę, czy mam nakręcać takie filmy. Chcecie po prostu, może tak jak i ja, będziecie siedzieć w domu, będziecie mieć więcej czasu, ileż można oglądać wiadomości, ileż można siedzieć na Facebooku i ileż można kminić i rozmyślać i poddawać się po prostu ogólnej paranoi. Może po prostu warto, nie wiem, usiąść przed lustrem i zrobić sobie papuzi makijaż i nie wiem. Tak, ja po prostu tak mam i wierzę, że wśród Was może też są podobne osoby, więc dajcie znać, czy taki pomysł Wam się po prostu podoba. Nie wiem, co Wam chciałam jeszcze dzisiaj więcej powiedzieć w tym temacie. Sama jestem, powiem Wam, trochę, nie wiem, taka się czuję po prostu pusta, bardziej tym właśnie, że straciłam pracę i muszę podjąć jakieś, nie wiem, kroki, działania,
pomysł na życie swój nowy wymyśleć. Nie wiem, ja jestem raczej z tych takich lojalnych osób i jeżeli będę szukać nowej pracy, to nie chcę szukać pracy tymczasowej, tylko chcę szukać pracy, która mnie znowu przytrzyma na kilka lat. Także myślę, że to nie będzie łatwe. Mam też jeszcze inny pomysł, o którym może Wam kiedyś opowiem, ale na razie to jest wszystko w powijakach. Także nie wiem, coś dalej będę musiała w sposób jakiś swój na życie wymyśleć. A tymczasem chcę po prostu chociaż przez kilka dni po prostu odpocząć i zresztą też jestem potrzebna dzieciom, a szczególnie córce, bo no nie chodzi do szkoły, w związku z tym trzeba będzie robić dużo rzeczy samemu w domu. I o ile mój syn jest w podobnej sytuacji, ale on jest starszy, więc on sam siebie pilnuje i wie, co musi robić i tak dalej, to jeśli chodzi o córkę, to wiadomo, że ja będę musiała ją przypilnować i pomóc jej po prostu w tym, żeby nie, nie wiem, nie być za bardzo do tyłu z programem, z materiałem i tak dalej. No a oprócz tego jeszcze będzie trzeba jakieś ogólne, nie wiem, zajęcia domowe wymyśleć, bo no nudzi się, po prostu się nudzi. Dobra, taka jest różowa baza. W ogóle bardzo mi się właśnie spodobało takie połączenie różu z fioletem. To też gdzieś tam u kogoś podejrzałam. Paniusia co zrobiła kawę. I zaczęłam szukać właśnie palet w swojej kolekcji, które mogłyby mi dać takie właśnie połączenie. Także teraz biorę tą Juvia's Place The Violets i tutaj jest taki elektryzujący, śliwkowy fiolet. Ja go najpierw nałożę pędzlem, a potem poprawię palcem. Bo jednak te cienie błyszczące z Juvia's, one się ładnie pędzlem nakładają, no ale dołożone palcem to już w ogóle robią takie, wiecie, piorunujące wrażenie. Natomiast ja najpierw lubię pędzel, cień nałożyć mimo wszystko pędzlem, żeby mieć jak gdyby większą kontrolę nad tym, co tutaj robię, a potem dokładam palcem dla wzmocnienia po prostu efektu. Nie wiem, jeżeli chcecie pisać w komentarzach, co się u Was dzieje, może ktoś jest z Was w podobnej sytuacji, nie wiem, może macie jakieś sugestie, piszcie, to jest taki filmik gwoli wstępu, we wszystkich następnych filmach już nie chciałabym się ani Wam tutaj wyżalać, ani nic z tych rzeczy robić, bo uważam, że każdy ma dość swoich problemów, także mówię, w tym pierwszym filmie jedynie wspominam o tej sytuacji, no bo jakoby jest związana z serią filmów, które być może powstaną, teraz używam już palucha i oczekuję po prostu, że doradzicie, czy mam, czy chcecie po prostu oglądać takie, bo moje filmy z makijażem nie mają jakoś tam szczególnie dużo wyświetleń, natomiast wiem, że są osoby, które je mimo wszystko lubią oglądać i dajcie znać, czy chcecie po prostu pooglądać takie, nie wiem, bardziej kolorowe makijaże, gwoli po prostu jakieś tam rozrywki i przyjemności odskoczni. Tak to wygląda. W kamerze wygląda mi to wszystko na bardzo ciemne. Mam nadzieję, że w programie uda mi się to rozjaśnić. Ten fiolet z Juvia's Place, on jest naprawdę bardzo ładny, on się delikatnie mieni na różowo. No i przez to, że ta jest różowa otoczka, to wszystko takie jest, no, ostre, mocne, co by nie mówić. Wezmę sobie teraz mniejszy pędzelek i wewnętrzny kącik nałożę tutaj ten taki liliowy kolor, jasno-liliowy. Boję się w ogóle też, że mi się rozreguluje cały mój w ogóle system. Nie wiem, codziennie teraz siedzę do pierwszej w nocy, śpię rano do 10:00, nie czuję jakiegoś przymusu, że muszę coś wstać, że muszę coś zrobić. Robię się taka, wiecie co, rozlazła. Dlatego potrzebuję też wymyśleć sobie coś, co mi pozwoli na zachowanie jakiegoś takiego, nie wiem, rytmu ogólnie, żeby się za bardzo nie wybić z tego wszystkiego i nie zrobić się zbyt leniwym.
bo to też niedobrze. Z jednej strony warto sobie dać czas na jakiś taki właśnie odpoczynek, z drugiej strony no wszystko z umiarem. Mąż całe szczęście wciąż do pracy chodzi, jeździ, więc o tyle dobrze, że nie wiem, nie ma jakiegoś, wiecie, takiego dramatu też i finansowego i w ogóle. Sprawa właściwie dotyczy tylko mnie. Mam ogólnie pomysłów kilka na filmy. Już wcześniej miałam i one oczywiście powstaną. Takie wam mogę spoilery porobić, bo dzisiaj to jest taki film typowo pogadankowy, więc niech się już wygadam, skoro gadam. Plan na filmy mam takie, że chcę zrobić, tak pomyślałam sobie, że może nawet jeszcze dzisiaj go nakręcę. Chciałam zrobić filmik o mojej kolekcji perfum, bo wiem, że kiedyś były takie pytania. Ja wtedy nie miałam jeszcze dużo perfum w swojej kolekcji, a teraz jakoś tak się ich więcej nazbierało, więc pomyślałam, że może by dobrze taki filmik, nie wiem, zrobić. Ten sam kolor, co tutaj będę kłaść na dolną powiekę. Także chciałam zrobić taki właśnie filmik o perfumach. Ja muszę się zbliżyć do lusterka, także chwilę poza kamerą. No, gotowe. Także no, filmik o perfumach chciałam zrobić. Też mam taki pomysł na filmy o trikach makijażowych i trikach pielęgnacyjnych. Nie wiem, coś takiego chciałam zrobić. Mam kilka nowych kosmetyków. Zrobiłam zakupy na tutaj stronie internetowej z polskimi kosmetykami, także zakupiłam 3 kosmetyki polskie, wszystkie do oczyszczania twarzy i chciałam zrobić taki filmik o oczyszczaniu i pokazać wam swoje produkty do oczyszczania twarzy, jakie mam w tej chwili, bo tak się złożyło, że mam kilka takich, które naprawdę bardzo lubię, więc mogę zrobić o tym film i przy okazji pokazać te nowe. Nie wiem, no mam też nową paletę, więc na pewno będzie filmik o nowej palecie. Także no, mam kilka pomysłów jeszcze na filmy takie, wiecie, te co będą szły, jak żeby, że tak powiem, normalnym torem. Natomiast te takie makijażowe, w których będę robić właśnie kolorowe makijaże z jakimś tam motywem przewodnim, typowo jako taką psychoterapię, to one będą jak gdyby filmami dodatkowymi. Także taki mam plan. Dajcie znać, co o tym myślicie. Sama zobaczę, jak mi z tym będzie szło. Maskarę używam tą z Eveline. Ja ją mam otwartą od listopada. Także na nią to już powinien być czas. Chociaż nadal ona jest. I nadal, wiecie, no, działa. Tylko, że już się robi taka coraz bardziej sucha i tak właśnie myślę, czy by jej po prostu nie zdenkować. Chciałam też zrobić film o swojej kolekcji róży do policzków, nie wiem, czy coś takiego by też było ciekawe, nie wiem, no jakieś tam jeszcze mi pomysłów póki co nie brakuje. Mam sińce pod oczami, widzę to w podglądzie, korektor chyba nie pomógł, nie wiem, teraz może nie wyglądasz tak strasznie, zresztą no nic dziwnego, chyba wszyscy mamy teraz sińce pod oczami. Pomadkę nałożę tą z Eveline w kolorze 07, z której wszystkie napisy już się poździerały. Ona jest taka, dosyć taki wściekły róż, dlatego ja ją nakładam tylko tak o. I po prostu rozcieram palcem. Chcę tylko mieć taki, wiecie, delikatny kolor. Nie wiem, jak to wygląda. No, coś takiego mi chodziło właśnie. Taki delikatny kolor. No i tak wygląda skończony makijaż. Nie wiem, w podglądzie to wszystko wygląda jakoś tak smutno, chyba przez te cińce pod oczami. W lusterku mi się podoba zestawienie różu z fioletem. Odważnie, kolorowo. Wiosennie bym powiedziała, nie wiem, ja lubię takie kolorowe makijaże, to wiecie, mam nadzieję, że wam się przyjemnie film oglądało, więcej wam już tutaj smucić nie będę, czekam na wasze komentarze, dajcie znać, co myślicie,
Czy mój pomysł jest dobry? Już chyba się powtarzam. Jestem jeszcze trochę taka rozbita, bo tak jak mówiłam, muszę się jakoś w rytm wpasować, także miałam nadzieję, że może ten film będzie początkiem takiego rytmu. Nie wiem, dajcie znać, piszcie co u Was, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, a ja tymczasem Wam życzę wszystkiego dobrego, uważajcie na siebie oczywiście, życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłych kolejnych dni, do następnego spotkania, kolejny filmik na pewno będzie w środę, potem na pewno będzie w sobotę, a jak z tymi pomiędzy, no to zobaczymy, dajcie znać. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, cześć!